Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc postanowił działać i nic z tym dziwnego. 200 tysięczne miasto, stolica regionu, to biała plama na futbolowej mapie Polski, o ironii od ponad dwudziestu dwóch lat. W odległych czasach wyniki piłkarskie podawane na antenie programu pierwszego polskiego radia kończyły się na drugiej, a po reformie rozmianej pierwszej lidze. I to był dla mnie wykładnik prestiżu moich rzeszowskich klubów w skali ogólnopolskiej. Kiedy latem 1994 roku Resowia i Stal spadły do trzeciej ligi, potraktowano to upokorzenie jako sezonową słabość. Rzeczywistość okazała się brutalna, ale jeszcze na przełomie wieku i nieco później kibice kochający to miasto i swoje kluby z tradycjami odwiedzali oba stadiony czasami w kilkutysięcznej masie. Derby albo też pucharowo-barażowe starcia z Olimpią czy Chorzowskim Ruchem to przecież była prestiżowa sprawa. Z czasem umiejętności obu ekip z dokładką derbowych ekscesów, o których informowały także niestety zagraniczne media, skutecznie odstraszyły fanów piłki na przynajmniej przyzwoitym poziomie. Dziwię się, że przez tyle lat miasto biernie przyglądało się tej degrenkoladzie, a przecież praca z młodzieżą prowadzona jest na wysokim poziomie. Sukces juniorów stali, prężnie działający SMS-resowi, czego potwierdzeniem są powołania do reprezentacji narodowych, to nie przypadek. W międzyczasie, na jak to ujmują niektórzy, biedniejszej ścianie wschodniej, samorządy we współpracy z biznesem podejmowały działania infrastrukturalne. Reprezentacja Polski grała na nowych obiektach w Ostrowcu Świętokrzyskim czy Kielcach. Kluby z tego regionu, ale także z Lubelszczyzny skutecznie przypominały o sobie w piłkarskiej elicie. Ostatnio uczynił to także Mielec. A Rzeszów? Owszem, przejął stadion, zmienił nazwę i zbudował jedną trybunę. O prawdziwe emocje boiskowe nie zadbał ale je przecież zastąpiło choćby chwilowe zamieszanie wokół barw stadionowych krzesełek. Nie ma potrzeby rozwodzenia się nad przykładami Tychów, Gliwic, Jastrzębia czy Grudziądza, czyli tych samorządów, które postawiły na efektywne wspieranie futbolu. Kibice doskonale o tym wiedzą. Na czwartkowym spotkaniu z działaczami Stali Resowi prezydent Ferenc obiecał większe pieniądze tej drużynie, która po jesieni zajmie wyższe miejsce w regionalnej lidze. Jakie fundusze? Nie wiadomo. I jeszcze słychać, że na starcie szanse są nierówne. Domeną działaczy okazuje się wyszukiwanie mniej lub bardziej poważnych niuansów. Czy mają rację? Nie potrafię tego rozstrzygnąć. Ciekawe co będzie, jeśli bilans punktowy obu zespołów okaże się identyczny losowanie. Ale dla pana prezydenta mam skromną propozycję finansową. Miasto o rocznym budżecie ponad miliarda złotych może wyasygnować jako noworoczny prezent przed rundą rewanżową po pół miliona dla Rysowi i Stali, ale z twardo i jasno postawionymi warunkami. To miasto w obu klubach zatrudni fachowców od zarządzania zawodowych piłkarskich speców od czarnej roboty. Miasto godziwie im zapłaci, a oni dostaną czas i wolną rękę. Pół sezonu na zbudowanie na czegoś, co może dać podstawy do walki o awans, ale jeszcze nie teraz. W czerwcu pracodawca rozliczy wstępne efekty. Kto lepszy, niech otrzyma kolejne wsparcie. Temu samorząd zwiększy budżet do miliona, słabszy, dalej zostanie z połową tego. Ale kolejny sezon niech będzie ultimatum. Hipotetycznie zatem jesienią 2018 roku Rzeszów ma w najgorszym razie jeden zespół w drugiej lidze, a może, kto wie, jeszcze wyżej. To w wypadku, jeśli przyspieszony plan prezydenta uda się zrealizować już za kilka miesięcy. Powiem szczerze, nie bardzo w to wierzę. Pośpiech nie jest skutecznym antidotum na tak długą zapaść. Z kolei inwestycyjna cierpliwość może popłacić. Dwa sezony to przecież nie dwie dekady. Naiwne myślenie? Może tak. Wiem doskonale i wiedzą to kibice, są jeszcze aspekty formalno-prawne. Są działacze i te małe powiązania biznesowe, małe grupki interesu, czyli zabawa trwa. Czasem sobie myślę, chyba wcale nie dla tej garstki kilkuset fanów razem wziętych z Wyspiańskiego i hetpańskiej, którzy i tak przyjdą na mecz. Tak jak kilka kilometrów od stolicy innowacji, również inni przychodzą oglądać mecze w klasie A, ale to już zupełnie inna historia.